Dzisiaj porozmawiamy o książkach, ale w trochę inny sposób niż zwykle. Początek być może was zbulwersuje, być może was zaboli, ale na pewno już nic nie będzie takie samo potem. Uprzedzam, że to jest tylko dla czytelników o mocnych nerwach. Usiądźcie wygodnie, przytrzymajcie się czegoś i zapraszam. Przekonana, że na wasze usta ciśnie się jedno wielkie dlaczego. Ano dlatego, że mamy w końcu książkę, która opowiada o książkach jako przedmiotach. Nie skupia się na tym, co w tej książce jest, nie skupia się na jej treści, a skupia się na tym, że jest to rzecz fizyczna. To jest książka o książkach, nie o słowach. Złożona z papieru, zbudowana w konkretny sposób, spełniająca konkretne funkcje społeczne, ale nie tylko, i pokazująca ważność tej fizyczności. Uwielbiam to, co zrobiła autorka w tej książce i bardzo chciałabym wam o tym opowiedzieć, ale problem polega na tym, że musiałabym wam przeczytać całą książkę, bo jest naprawdę w całości fantastyczna, więc jak zawsze opowiem wam o kilku rzeczach, przeczytam kilka cytatów i mam nadzieję, że to was zachęci do sięgnięcia po całość. Fantastycznie autorka zwraca uwagę na to, że forma książki ma znaczenie. Jeżeli historycznie na to popatrzymy, to rzeczywiście. Forma książki ma swoją własną politykę, ma swoją własną ideologię. Forma oddaje historyczny i kulturowy moment książki. Poznając historię książki, możemy poznać bardzo dużo informacji też o świecie i czasach, w jakich dana forma książki istniała. Autorka pisze tak. Naszą więź z książkami pojmujemy zazwyczaj w kategoriach emocjonalnych lub poznawczych, a nie zmysłowych. Koncentrujemy się na spotkaniu z treścią, a nie na wrażeniach, które biorą się z dotyku, gdy trzymamy książkę w ręku, z szelestu stronic, z zapachu okładki. Jeśli jednak pomyślimy o książkach, które były dla nas ważne, może się okazać, że ich treść jest nierozerwalnie związana z formą, w jakiej się z nimi zetknęliśmy. Autorka zwraca nam uwagę, że dzieła literackie nie istnieją w idealnym i niematerialnym stanie. Są wykonane z papieru albo skóry, wymagają pracy i brania ich do rąk. I autorka głównie mówi o tych książkach, które towarzyszą nam na co dzień, które są sprzedawane masowo, które mają odciski po kawie na sobie i nie są przechowywane w szklanych gablotach jako jedyne egzemplarze jakiegoś bardzo ważnego dzieła. I kilka rzeczy bardzo mi się spodobało w tej książce i chciałabym, żeby to była taka myśl przewodnia tego odcinka i w ogóle podejścia do książek, i jedną z tych rzeczy jest bookhood. Przez polskiego tłumacza to słowo zostało przetłumaczone jako książkowość, a samo słowo bookhood zostało utworzone w XIX wieku na wzór innych angielskich słów typu childhood, czyli dzieciństwo, albo brotherhood, czyli braterstwo. I to słowo sugeruje fizyczną autonomię i żywotność książki. A angielski słownik mówi o tym, że jest to stan albo kondycja bycia książką. Książkowość to wpływ dotyku, zapachu i słuchu na doświadczenie książki. Książkowość skupia się na papierze, na ilustracjach zdobiących okładkę, na sprzedaży książek, na bibliotekach i kolekcjach. Bada, w jaki sposób rozmiar tworzy znaczenie i kształt oczekiwania. Gareth Stewart w swoich rozważaniach o książkach będących dziełami sztuki napisał bardzo ładne zdanie. Skupienie uwagi na treści sprawia, że książki do pewnego stopnia wyparowują. I to jest kolejne zdanie z tej książki, które rzeczywiście daje dużo do myślenia, bo zwykle się na tym nie skupiamy, a przecież każdy z nas rejestruje fakturę okładki, wagę książki, rozmiar, krój pisma. Wiemy, jak działa książka, że oprawa trzyma kartki razem, że potrzebujemy do otwarcia książki dwóch rąk. Zwracamy uwagę na okładkę, patrzymy, czy ma pęknięty grzbiet, zwracamy uwagę, czy na przykład nasze palce się odciskają na okładce. Jesteśmy świadomi jej zapachu. Możemy książkę zaznaczać w każdym momencie, kiedy chcemy, wszystkimi dziwnymi rzeczami, które mamy pod ręką. Możemy też książkę wykorzystywać jako fizyczny przedmiot do czegoś. Możemy nią zabić muchę, albo może być podstawką pod kawę. I teraz kolejne zdanie, które chciałabym, żebyście sobie zapamiętali i żeby też zostało z wami na dłużej. Uznanie książkowości wymaga, abyśmy się oparli tendencji do ich idealizowania. Kolejną rzeczą, którą autorka zauważa i która też daje dużo do myślenia, jest to, jak my traktujemy książki i ich niszczenie. Jeżeli ktoś niszczy książki, jest nazywany mordercą książek. Jeżeli ktoś wrzuci do sieci wyrwane strony albo zagięte, to generalnie emocje sięgają zenitu. Trudno sobie wyobrazić inny martwy przedmiot, który wywoływałby takie święte poruszenie.
I na przykład długość wyroków skazujących bardzo ładnie to podkreśla. Złodziej pierwszego wydania zebranych dzieł Szekspira dostał 8 lat za kradzież. Natomiast miesiąc później dwoje nastolatków, którzy pobili starszego pana śmiertelnie na ulicy, dostało 5 lat więzienia. Tytuł tej książki autorka wzięła od Stephena Kinga. To on w swoim pamiętniku, jak pisał, nazwał książki jedyną w swoim rodzaju przenośną magią. I ta magia tkwi nie tylko w treści, ale głównie w tym, że zawsze i wszędzie można ją ze sobą zabrać. Aż do końca XVII wieku powszechną praktyką było przechowywanie książek w pozycji poziomej, a nie pionowej. Może was to zaskoczy, a może nie, ale Gutenberg nie był pierwszym. Najwcześniejszym datowanym przykładem druku z wykorzystaniem techniki drzeworytniczej jest 5-metrowy buddyjski zwój, tak zwany sutra diamentowa, wydrukowany już w 868 roku. Chińscy i koreańscy pionierzy druku wyprzedzili Gutenberga o całe wieki, a stosunkowo niski koszt papieru z włókna bambusowego w Azji Wschodniej oznaczał dostępność papieru. Powszechna też była umiejętność czytania i pisania i to wszystko sprawiło, że już od VII wieku naszej ery druk w Chinach był działalnością komercyjną, a pierwsze wydanie kanonu klasyków konfucjańskich, wydrukowane techniką drzeworytniczą, pochodzi z X wieku. Zaskoczeniem może być też fakt, że miękką oprawę książki spopularyzowała wojna. Zaczęto wydawać małe kieszonkowe wydania właśnie w miękkiej oprawie na użytek personelu wojennego. I takie książki były pomysłem Rady do Spraw Książek na czas wojny. Jaka to była skala? W 1939 roku w Stanach Zjednoczonych nakład książek z miękką oprawą nie przekroczył 20 tysięcy egzemplarzy, a po 1943 roku było to już 40 milionów. Fantastyczne i myślę, że wam się spodobają są też fragmenty o zbieractwie książek. Jest takie ukute hasło, że nie ma czegoś takiego jak za dużo książek. Ja wam cały czas mówię, że jest. Co ciekawe, w XIX wieku przez bibliomanię rozumiano zazwyczaj nieumiarkowane, a nawet rujnujące przywiązanie do książek. Książki te były nabywane drogą zakupu albo kradzieży, przy czym książki te miały służyć biernemu kolekcjonowaniu, które z kolei zaspokajało potrzebę ich posiadania. Nie były kupowane po to, żeby je czytać. Co ciekawe, manie na punkcie potrzeby posiadania książek postrzegano zwykle jako coś bardzo pożądanego i etycznie odrębnego od innych form zbieractwa. To trochę tak jak jest z uzależnieniem, kiedy generalnie mówimy, że jesteśmy od czegoś uzależnieni, to nie kojarzy nam się to dobrze, ale jak sobie rzucamy w żartach, że jesteśmy uzależnieni od książek, to możemy się wszyscy pośmiać i jeść spoko. Istnieje też wiele teorii na temat tego, dlaczego akurat książka w formie kodeksu zatriumfowała i została z nami na dłużej, a nie były to na przykład, nie wiem, tabliczki gliniane albo zwoje papirusu. I co fajne, autorka zwraca też uwagę na coś, o czym ja nigdy w życiu do tej pory nie pomyślałam. Forma książki wykształcała zawsze w ludziach nowe zachowania i nowe gesty. Przecież taką książkę przeglądamy, przewracamy stronę w tą i z powrotem, wertujemy ją. Przewracamy strony od rogu albo od krawędzi. Używamy palca albo innego wskaźnika, żeby pokazać jakiś fragment. Odginamy grzbiet albo okładkę, żeby książka pozostała otwarta. Środek przekazu, jakim jest książka, kształtuje ludzkie życie w każdej skali. Od fizycznych nawyków czytania porozumienie świata. Kolejną fantastyczną rzeczą jest to, że my postrzegamy palenie książek jako coś absolutnie najgorszego na świecie, największą zbrodnię, jaka może tylko być. A tak naprawdę okazuje się, że wcale to nie ma aż tak wielkiego znaczenia, jakie mu przypisujemy. Natomiast jest coś o wiele gorszego, na co wszyscy się zgadzamy i o czym wszyscy wiemy. Przemiał książek. Okazuje się, że największymi niszczycielami książek są wydawcy. Wydawnictwo Penguin na przykład ma w miasteczku Manning Street centralizowany zakład przetwarzania zwrotów, co jest bardzo ładną nazwą na po prostu niszczenie książek, czyli rozdrabnianie, kruszenie i belowanie około 25 tysięcy książek dziennie. I zamienianie ich w makulaturę. Oczywiście część z tego materiału zostaje wykorzystana do produkcji kolejnych książek, ale co ciekawe, wykorzystanie może być też zupełnie inne, bo w którymś momencie wykorzystano na przykład 2,5 miliona romansów do stworzenia nawierzchni płatnej autostrady M6 w środkowej Anglii. Mam też dla was informację, o której nie da się odwiedzieć. Kiedy czytamy książkę, na jej stronach ścierają się drobiny naszego naskórka, a razem z nimi tysiące mikroskopijnych drobinek naszego DNA. Wewnętrzne marginesy zawierają mnóstwo naszego biologicznego materiału. Są badacze, którzy badają książki sprzed wieków i odkryli w nich na przykład ślady ludzkiego potu albo dowody, na co chorowali czytelnicy tych książek. Więc być może po latach ktoś zbada książki, które czytaliśmy i będzie mógł się czegoś o nas dowiedzieć, jak nas już dawno na świecie nie będzie. A w ostatnim rozdziale autorka mierzy się z pytaniem, co to w ogóle jest książka? Te definicje też są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Na koniec jeszcze mam dwie rzeczy. Jedną wartościową radę od autorki. Jeżeli chcesz usunąć z książki nieprzyjemną woń, na przykład wilgoci albo dymu tytoniowego, zamknij ją w szczelnym pudełku z czystym żwirkiem dla kota. I mam jeszcze jedną historię, którą muszę się z wami podzielić. Mam nadzieję, że nie zainspiruje was ona do niczego, ale bardzo ładnie pokazuje, co możemy nazwać sztuką dzisiaj. John Latham, który został okrzyknięty pionierem sztuki konceptualnej, wypożyczył pewnego razu książkę z biblioteki, z uczelni, na której pracował. Podzielił ją między grupę przyjaciół. Każdy z tych przyjaciół przeżył kilka stron tej książki i wszyscy te przeżute strony
wypluli do fiolki, w której znajdowały się drożdże i kwas. Latham zabrał ten rezultat swojego działania do biblioteki z powrotem, żeby go zwrócić. Nazwał go Steel and Chew. Biblioteka oczywiście nie przyjęła fiolki. Latham został zwolniony z pracy, ale Steel and Chew jest teraz własnością Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku. Jest o indeksie ksiąg zakazanych, o bibliotekach, jest o wolności druku, są powiązania między książkami a trumnami, jest o wieku książek. Dowiecie się, kiedy powstało Young Adult, które książki uratowały życie swoim właścicielom, co z książek można zrobić. Dowiecie się o istnieniu bibliomancji i wróżeniu z książek i o książkach oprawianych w ludzką skórę. Wiecie bardzo dobrze, że ja jestem osobą, która książki uwielbia, ale jest też świadoma ich fizyczności. Myślę, że to może przez to, że pracuję w bibliotece i widziałam książki już naprawdę w bardzo różnym stanie. Nie stawiam ich absolutnie na piedestale i was też do tego bardzo mocno namawiam. A teraz mam bardzo dobrą broń. Emma Smith napisała to wszystko, co mi zawsze chodziło po głowie i wszystkie argumenty za tym, żeby książkę traktować jak przedmiot, znajdziecie właśnie w tej książce. Książki to przedmioty, które mogą być bardzo różne. Mogą być bardzo duże i mogą być bardzo małe. Mogą mieć twardą okładkę i mogą mieć bardzo miękką. Mogą być nowe i mogą być bardzo stare. Mogą mieć bardzo dużo ilustracji, a mogą składać się z samego tekstu. Mogą być najpiękniejsze na świecie i ozdobne, a mogą być najpodlejszym wydaniem na świecie, ale mogą zawierać w sobie fantastyczną historię. Mogą być zabawką, mogą być zagadką, mogą być naprawdę wieloma, wieloma różnymi rzeczami. I ja mam tylko nadzieję, że naprawdę absolutnie wykupicie cały nakład tej książki, bo uważam, że każdy książkoholik, każda osoba, która kocha książki, powinna ją przeczytać. Znajdziecie tutaj dużo historii książki. Dostrzeżecie tutaj pewne aspekty zjawiska książki, o których być może do tej pory nigdy nie myśleliście. Dowiecie się mnóstwo nowych rzeczy. Zaczniecie postrzegać książki inaczej. Myślę, że w głowie też wam się pootwiera bardzo dużo szufladek. Co ciekawe, jakby zdaję sobie sprawę z tego, że na przykład młodzi ludzie nie mają pojęcia o tym, że książki wyglądały kiedyś inaczej, że to jest forma kodeksu, a kiedyś książka miała zupełnie inną formę. I myślę, że historia książki w ogóle w kontekście jakby myślenia o książkach jest bardzo ważna, no bo na przykład taka dyskusja, czy e-book jest książką albo audiobook jest książką, jest absurdalna, jeżeli mamy świadomość tego, że książka ma różne formy i że nie zawsze była papierowa. Autorka mówi o tym, że książki są ważne kulturowo i materialnie, właśnie dlatego, że są demokratyczne i codzienne, a nie dlatego, że są zbyt cenne, by je dotykać. Książki są przykładami technologii, która właściwie nie zmieniła się od ponad 1000 lat, ale zmieniła nas, nasze nawyki i naszą kulturę. Dziękuję za obejrzenie. Naprawdę mam nadzieję, że za chwilę pójdziecie kupić tę książkę i postawicie ją dumnie na półce. To jest też taka książka, do której można bardzo często wracać. Nie trzeba jej czytać naraz. Jest tutaj naprawdę bardzo dużo informacji. Jest historia książki, którą ja osobiście naprawdę bardzo uwielbiam i myślę, że jeszcze może przemycę wam jakieś informacje z tej książki, ale zachęcam do samodzielnej lektury, bo jest to rzecz znakomita. To co, dajcie koniecznie znać, jakie wrażenie zrobił na was początek i czy będziecie na mnie bardzo krzyczeć. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, że w książkach jest więcej. Na koniec chciałam wam pokazać jeszcze bohatera, bez którego ten filmik by się nie odbył, czyli egzemplarz Twilightu. Wybór tytułu całkowicie przypadkowy, żeby nie było. Wygląda w ten sposób. Żyje, ma się dobrze. Czy dobrze, to może za dużo powiedziane, ale dzielna była, spełniła swoją rolę. Przedmiot, tylko przedmiot.